11 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o Endermenie. Nazwa Enderman to nawiązanie do fenomenu Slendermana, a jego imię nadane zostało mu na portalu Reddit. W wersji beta 1.8 Enderman wydaje odgłosy zombie. W przedpremierowej wersji Minecrafta oznaczoną numerkami 1.8 oczy Endermana były zielone. Gdy się dobrze wsłuchacie w dźwięki atakowanego Endermana, można usłyszeć ludzki zmodyfikowany dźwięk au. Kiedy zacznie padać deszcz, Enderman dostaje paraliżu i teleportuje się gdzie popadnie. Kiedy w Endermana rzuci się miksturą niewidzialności, widoczne będą tylko jego oczy. Endermeny potrafiły początkowo podnosić większość bloków, na przykład ruda węgla czy też ruda żelaza. Endermeny od najnowszych wersji wydają zmodyfikowane ludzkie słowa, na przykład hi lub what's up. Jeśli Enderman podczas ataku wpadnie do wody, uspokaja się i teleportuje na ląd, tym samym zapominając o nas. Oczy Endermana świecą się w ciemności, tak jak u pająka. Atak w nogi Endermana powoduje blokadę teleportacji. To już na tyle. Kolejne ciekawostki pojawią się przy dobiciu 1000 łapek w górę pod tym filmem. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do kolejnych materiałów.